początek, Barbara, a potem jeszcze więcej. Oszczędzaj dwa razy radio, z MediaExpert. Magnetofon, kup super oszczędną zmywarkę Beko, tylko 9,5 litra wody na cykl. Klasa A+++ i płać mniej za wodę i prąd. A do tego teraz kupisz ją taniej o 500 zł. Radio cyfrowe DAB+. Mamy, widzimy błędy sygnału. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja odbieram nadajnik z Opola o mocy 6 kW. Widzimy błędy sygnału 16. Jeżeli błędy sygnału będą przekraczać 50 lub 60, to zaczyna się takie czkawka audio, a ponad 60 to praktycznie dźwięk jest nie można słuchać takiego dźwięku, bo jest nie jest prawidłowo dekodowany i jest za dużo błędów. Da się słuchać z błędami maksymalnie do 50. Ponad 50 już jest czkawka lub zero sygnału. Co ciekawe, Trójka, godzina 15 października, RDS, cyfrowy. A to jest siła sygnału. Co ciekawe, przy takiej sile sygnału są błędy sygnału. Częstotliwość nadajnika opolskiego, ale przy takich błędach minimalnych da się słuchać bez problemu. Jakie tu odbieramy programy z nadajnika z Opola? Jest to Trójka, Chopin, Czwórka, Dwójka, Radio Dzieciom, Jedynka, Polskie Radio 24, Radio Opole, Radio Opole 2, Radio Poland po angielsku, no i jeszcze raz Trójka. Najlepszą jakość audio ma oczywiście bodajże Dwójka, bo to jest aż 128 kilobitów na sekundę, tak, 128, i bodajże Czwórka ma również 128, tak mi się zdaje, zaraz sprawdzimy. Też 128, dwa programy z tego nadajnika opolskiego mają 128 kilobitów, Czwórka i Dwójka, a reszta ma niżej, nawet 96 lub chyba 64, Polskie Radio 24 i to w mono. No i to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, no i zapraszam na inne, na moje filmiki poświęcone radiu, radio cyfrowemu, radio FM i zapraszam na mój kanał Radio Wave Maniak. Pozdrawiam.